Cześć, co się kręci dziś w internecie? Nazywam się Grzegorz Tuński, dla znajomych Grzylek i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotowuję prawdziwą brązkę szajnikówkę. Nie face intail, a prawdziwą brązkę. Oczywiście lekko zmodyfikowaną przeze mnie. Różni się od oryginału kolorem tułowia, bo nie jest brązowy. Jest to bardzo prosta muszka w wykonaniu, a jednocześnie niesamowicie skuteczna. Jednakże zapomniana przez wielu muszkarzy. Film ten nie jest sponsorowany, zasób sprzętu jest moją własnością, a odcinek ma charakter edukacyjny. Tu specjalne podziękowania dla moich przyjaciół, Jacka Supernaka i Bartosza Rozwadowskiego, bez których odcinek ten tak prędko by nie powstał, oraz dla Mariusza Twardego za wsparcie i motywację. Teraz niech wjedzie intro i zaczynamy. Witam ponownie. Zaczynamy. Do przygotowania tej muszki będę potrzebował haczyk, oczywiście. Wykonuję ją na haczyku numer 8. Jest to haczyk Hanak H230. Zamocowuję w imadle. Mam przygotowaną lametę ołowianą. Spłaszczoną, jak widać, z dwóch stron. Oczywiście, jak chcecie zobaczyć, jak przygotowuję taką lametę, to możecie zobaczyć. Tu w filmie karta pojawi się u góry. Nawijamy lametę po to, żeby tutaj kształt w tułowie był. Zaginam delikatnie. Przytrzymuję paznokcie. Delikatnie na początku owijam. Później przytrzymuję kawałeczek dalej. I owijam w kółko. Lameta w średnicy 0,9 mm. Ładnie ją blokuję. Jak widać, jest. Używam nitki 0,8 uni białą. Zostawiam dłuższy odcinek. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Przymocowuję na początku. Delikatnie uciekam do końca. Blokuję z tyłu. Tak jak widzicie, nitka idzie tak luźno. Teraz z powrotem wracam nitką do oczka. Znowu zostawiam luźną. Znowu ją tu blokuję. Tutaj dwa razy obkręcę. Blokuję tak. Wracam. Wracam do początku. Jeszcze raz blokuję. I nadmiar odcinam i do śmietnika. Dlaczego tak robię? Bo mam tutaj nitki teraz naciągnięte i jak będę robił zwój pomiędzy zwojami lamety, to mi nitka będzie tam dochodziła i będzie mi ściągała dwa końce, tak że mi się nie rozwarstwią. Taki mój patencik. I nie ma problemu, bo lameta też nie rotuje. Okej. Lameta jest zabezpieczona. Teraz zastosuję drut cienki uni jako przewijkę do muchy. Złapię tutaj przy samym końcu. Ładnie owinę. Odwieszę na imadle i niech czeka na swoją kolej. Na tułów użyję uni jarn
kolorze winnym również przymocowuję tutaj nisko. Wszystko chodzi o to, żeby tutaj końcóweczka była bardzo, bardzo cieniutka. Teraz nawijam dookoła. Dlaczego nie ucinam materiału na tułów paska, tylko z bobinki czy po naszemu nawijarki? Ponieważ zawsze jak ucinamy, zostanie fragment. A tak utniemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nawijamy tułów kolorem. Oczywiście, tak jak wspomniałem we wstępie, oryginał muchy jest brązowy. 3/4 tułowia ładnie nawijamy. Zwój koło zwoju. Teraz zabezpieczę tułowi. I nożyczkami odetnę tułów. Mam i teraz na początek tułowia użyję uni mohair. Najpierw go może tak przemocuję, bo to mam cieńszy tułów. Pętelka, żeby mi się nie obrócił. Tutaj mam ucieki na nicią wiodącą. I teraz nawijamy ładnie zwój koło zwój. Żeby mi nie spadło, zrobię tylko jeden supełek. I teraz zajmiemy się przewijką. Wrócę tylko bobinkiem. I nie przejmujemy się, że te włoski przyłapiemy naszą przewijką, bo właśnie o to chodzi, że ta muszka jest taka włochata. Ładnie zwojek koło zwojku, który wzmocni nam tutaj naszą brązkę. Urywam teraz. Odkładamy. Formujemy główkę, zabierając resztę włosków ładnie finiszerkiem. Dlatego biała nitka, bo jak to może jeszcze jeden super. Ucinam kleim. Bo właśnie jak zakleję
zrobi mi się to transparentne, będzie przebijało jako żółte. Tak się przedstawia nasza brązka z każdej strony. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli spodobała Wam się prawdziwa brązka szajnikówka, nie Phasing Tail, dajcie lajka pod filmem, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Poszło. Muszę się na